Siemanko, witam was serdecznie w kolejnym odcinku Train Sim World 2. Dzisiaj mamy za zadanie przewieźć mega transport samochodów relacji Zwickau-Berlin. Na haku mamy podpięte 45 wagonów z samochodami łącznej sumy 1167 ton, 694 metry długości. Jest to jak dotąd najdłuższy pociąg, który jest w tym symulatorze na niemieckich liniach kolejowych. Jak dotąd były krótsze, ale jednak 700 metrów samochodów, to jednak jest wyzwanie. Dobra, lokomotywa jest włączona. My mamy ją tylko przygotować do jazdy. Włączamy w tym celu SIFE. Pojedziemy dzisiaj z czuwakiem. PZB, czyli punktowe sterowanie pociągiem. Liniowego sterowania pociągiem nie ma w zasadzie na tej trasie, ale też włączymy. Światła są ustawione. Hamulec sprężynowy mogę już wyluzować ze względu na to, że mam, że ten jest zaciągnięty. Włożymy rączkę od nastawnika kierunku jazdy do przodu. PZB. PZB 70 jest dobrze ustawione, tak jak być powinno. Jedziemy w sumie pociągiem towarowym, więc tu jest wszystko ok. Włączmy sobie podgląd silników trakcyjnych. Rozkładu jazdy niestety nie ma. Szkoda w sumie. Przydałby się. Także nie ma co tutaj narzekać. Możemy jechać w drogę. Ok, nastawnik jazdy do przodu. Wyluzujemy skład. AFB jak na razie nie włączam, ze względu na to, że ciężko jest ruszyć tym pociągiem, ale go po drodze na pewno ogarniemy, na pewno go włączymy po drodze. Dodajmy troszeczkę mocy. Będzie bardzo długo trwało, dopóki się ten pociąg nie rozciągnie. Dlatego możemy tak troszeczkę popatrzeć, jak się pociąg rozciąga. Niestety bardzo długo trwa, żeby go ruszyć, żeby tym całym składem ruszyć do przodu. O, długi pociąg, długo trwa, żeby go rozciągnąć. Troszeczkę się ruszył bardziej do przodu. No już pomału zaczynamy się toczyć. Więc nie powinno trwać długo, żebyśmy się do końca rozpędzili. Nie, rozpędzili, żebyśmy w ogóle ruszyli z miejsca. No ale, jak już mówiłem, porządny skład, 700 metrów długości, ponad 1000 ton wagi. No, już zaczynamy się rolować. Jak to tutaj wygląda? Tak jest. Nabieramy pomału prędkości. Wyjrzyjmy przez okno, jak to wygląda. No, już jedziemy. Już rozciągnęliśmy skład. I już rolujemy się do przodu. Nie wiem, czy to tak działa w rzeczywistości, że tyle czasu potrzeba na rozciągnięcie całego składu, żeby ruszyć. No, podejrzewam, że to jest tutaj wina symulatora.
W train symulatorze pociąg 1000 ton, no jest troszeczkę łatwiej do ruszenia. Okej, ale nic nie szkodzi. PZB pokazuje nas, że jesteśmy w monitoringu restrykcyjnym. Nie wolno nam jechać szybciej niż 45 km na godzinę. Tutaj stoi 45 km na godzinę, Überwachung. Do tego mruga kontrolka 70. Nie zapomnijmy o czuwaku. W zasadzie z czuwakiem mało kiedy jeżdżę. Ale dzisiaj wyjątkowo przejedziemy się całą drogę z czuwakiem. Tak, żeby było bardziej realistycznie i bardziej interesująco. Im więcej systemów zabezpieczających mamy włączone, tym wyższy poziom trudności jazdy i tym większa szansa na nagłe hamowanie. Jest na tej drodze kilka pułapek, które stwarzają nam ograniczenia prędkości. Także przejazd będzie dość ciekawy i dość trudny. Jak na razie nie wolno nam jechać szybciej niż 45 na godzinę. Chociaż PZB się właśnie uspokoiło, wolno nam w tym momencie do 60 rozpędzić się i 60 jechać dalej, dopóki nie wyjedziemy całym składem z rozjazdu. Tu po prawej stoi sobie lokomotywa manewrowa, w której się tekstura nie załadowała. Stoi sobie biała, bez koloru. Nie wiem dlaczego ta lokomotywa się nie ładuje teksturą. Ale nic nie szkodzi. Jak już wiemy, symulatory kolejowe mają to do siebie, że od czasu do czasu pojawia się jakiś błąd. Nasza prędkość się zwiększyła do 100 na godzinę. 100 na godzinę jest również naszą prędkością szlakową. Szybciej niż 100 na godzinę nam nie wolno jechać, ponieważ nie mielibyśmy szans wyhamować do 70, tak jak jest PZB ustawione. Także jest jak jest. Wyjechaliśmy w sumie z dworca głównego w Chemnitz. Możemy w tym momencie włączyć tempomat, włączamy AFB. Do tego celu AFB ustawiamy na prędkość maksymalną. Szukamy teraz guzika do włączenia. Tu jest PZB, tu jest AFB. Włączamy AFB. Nie włączyliśmy, ponieważ ja nie ustawiłem... zapomniałem ustawić przepustnicy na 0, ale gdy przepustnica jest ustawiona na 0, można włączyć tempomat. Do tego celu jeszcze musimy ustawić tempomat na 100 na godzinę. Ustawiliśmy na 100 na godzinę, dodajemy mocy i w tym momencie jesteśmy pod wpływem tempomatu. Tempomat będzie nas utrzymywał w prędkości 100 na godzinę. Także włączając AFB, jeżeli stoimy, możemy włączyć, jeżeli obie wajchy, że tak powiem, są ustawione na 0. Ale jeżeli chcemy tempomat włączyć podczas jazdy, musi być przepustnica na 0 ustawiona, a wajcha od AFB musi być ustawiona na prędkość maksymalną. Dopiero wtedy można włączyć tempomat podczas ruchu. Dzisiaj sobie włączyliśmy czuwak, ze względu na to, że całą drogę będziemy jechać w zasadzie na tempomacie. Więc żeby nie było zbyt łatwo, podniesiemy sobie troszeczkę poprzeczkę trudności i pojedziemy sobie całą drogę z tempomatem i z czuwakiem.
Ta lokomotywa jedyna, co ma naprawdę świetnie zrobione, to są reflektory. Jest to jedna z lokomotyw, którymi bardzo dobrze się w nocy jeździ. Podejrzewam, że Dovetail nauczyło się z poprzednich lokomotyw, głównie z Baura E187, gdzie reflektory w nocy żadnej mocy nie mają. Nic nie oświetlają, jest bardzo ciemno podczas jazdy. Tutaj jak, no tutaj może nie tyle co widać, ale uwierzcie mi, ta lokomotywa ma naprawdę świetnie zrobione światła, co bardzo ułatwia jazdę w nocy. ...120 podniesiona prędkość. Nas to nie obowiązuje, ponieważ my jedziemy maksymalnie 100 na godzinę. Taka ciekawostka dla was, tutaj po prawej stronie są te żółte strzałki w górę. Są to strzałki mówiące o tym, że w tym miejscu należy podnieść pług odśnieżający torowisko, ponieważ znajduje się jakaś przeszkoda. U nas w Polsce też jest znak do tego, że jest przeszkoda. Jest to taka czarno-biała jak szachownica, jak taka kratownica. I to ma w zasadzie tutaj to same znaczenie. Obniżę tempomat do 95 na godzinę, ze względu na to, że będzie tutaj cały czas z górki i nie chcę przekraczać 100 km na godzinę. I dlatego ustawię, żeby tempomat już zaczął nas ciut wcześniej wyhamowywać, żebyśmy nie mieli żadnych problemów. Jest to jeden z najnowszych dodatków. Jest to Taranter Rampe. Dresden Chemnitz. Uważałem, że jak dotąd Main Spessart Rampe jest trudniejsza do przejazdu, ale dopóki nie jeździłem po tej trasie, no to tamta trasa to naprawdę jest łatwiutka. W tym momencie jedziemy z Chemnitz do Drezna, gdzie mamy cały czas z górki, więc przejazd nie jest taki trudny. Ale z Drezna do Chemnitz, gdzie mamy pod górkę cały czas albo 1% zniesienie, albo 2%, albo 2,5%, no lokomotywa ma z czym walczyć, szczególnie jeżeli jest jedna lokomotywa z dość ciężkim składem towarowym, no to naprawdę ma problemy z podjazdem. Grałem już kilka scenariuszy na tej drodze. Ograniczenie do 90. Musiałem przerwać opowieści. Lokomotywa wyhamuje mi te 5 km, więc mogę to wyhamować tempomatem. W innym przypadku musiałbym włączyć do tego jeszcze hamulec główny. Jak już wspomniałem, jechałem tutaj kilka scenariuszy i tak z ciekawości włączyłem sobie scenariusze podczas bardzo dużego deszczu, podczas burzy i podczas śnieżycy. I co się okazało? Nie każdą lokomotywą można podjechać ze składem towarowym z Drezna do Chemnitz. Kilka razy już było tak. Tam w pewnym momencie jest podjazd chyba 2,7%, w każdym razie około 2,5% stromo i zaczęły mi się w lokomotywie tak koła ślizgać, przepraszam, że zatrzymałem się w miejscu i już nie było szans ani ruszyć, ani podjechać, ani nic. Musiałbym wycofać cały skład, nabrać pędu i dopiero mógłbym starać się o podjazd. Jak widać, tempomat utrzymuje nas 85 na godzinę, tak jak jest utrzymany, tak jak jest ustawiony.
tym momencie prędkość zwiększyła się do 120. My możemy tutaj sobie podnieść do 100. Ale tu idzie następne ograniczenie prędkości 80, które należy potwierdzić. Jednakże bez żadnej reakcji z PZB. Zaraz wam wytłumaczę dlaczego. Wyhamuję tylko skład. Do 80. Dobra. Tutaj nas tempomat będzie już utrzymywał bez problemu. 80 minęliśmy, 80 mamy na liczniku, więc wszystko jest cacy. Dlaczego podczas mijania o znaku mówiącego o ograniczeniu prędkości potwierdziliśmy PZB i nie zaświecił się magnes 1000 Hz? To działa tak. Znaki ostrzegawcze o nadchodzącej zmianie prędkości na niższą do 70, czyli od 10 do 70 na godzinę, zawsze uaktywniają magnes 1000 Hz. Magnesy 1000 Hz są aktywowane między prędkością 70 a 90, w zasadzie między 70 a 100. Są aktywowane dopiero wtedy, kiedy pociąg jedzie szybciej bodajże niż 100. Jest zazwyczaj przed magnesami, które są położone przed znakiem 80 i 90, znajdują się kilka dodatkowych magnesów, które mierzą prędkość. Jeżeli ta prędkość jest plus minus taka jak na znaku pokazana, wtedy magnes 1000 Hz nie jest aktywowany. Ale co nie oznacza, że tego magnesu nie mamy zatwierdzić. Jeżeli byśmy tego magnesu nie zatwierdzili, mogłoby być tak, żebyśmy dostali nagłe hamowanie. Czyli zatwierdzić należy zawsze. No, my tu mamy podgórkę. A tu, kurde, lokomotywa już zaczyna się pocić. Trochę mocy jej trzeba dodać. Trochę za mocno mi wyhamowała. Tu mam wyluzowane, tu mam wyluzowane. Hamulec sprężynowy chyba... Ziwa. Chyba też mam wyluzowany, muszę sprawdzić. Chwilę, Speicherbremse. Wyluzowany. Nie wiem, tak dziwnie jakoś mi wyhamował ten pociąg. Także wracając do tematu, nie zdziwcie się, jak jedziecie pociągiem i macie ograniczenie 90 albo 80, na którym PZB nie aktywuje magnesu 1000 Hz. Tutaj w tym przypadku akurat jechaliśmy tak około troszeczkę więcej niż 80, dlatego magnes nie został aktywowany. Jedziemy aktualnie lokomotywą BR185.5, co nic innego nie oznacza, jak Baura jest 185.5, ten tak kropka i piątka po tej kropce oznacza, że to jest lokomotywa przeznaczona dla firm leasingowych. Lokomotywa ta została wyprodukowana w zakładach Bombardier Trucks i była produkowana w latach od 2004 roku do 2017. Jest to jedna z nowszych produkcji. Akurat jedziemy lokomotywą, która ma piękne malowanie,
srebrne malowanie rail pool z niebieskim paskiem, które bardzo ładnie się udało twórcom tej lokomotywy. Także wielki respekt. Jest to jedna z malowniczych tras, jaka do tej pory wyszła. Te mosty tutaj, to wszystko, to jest tak świetnie zrobione. Naprawdę super. Włożyli bardzo dużo czasu i bardzo dużo pracy w tą trasę. O co? 2% wzniesienie. My mieliśmy troszeczkę za niską prędkość jak na to wzniesienie tutaj. I nasza lokomotywa zaczyna się tak troszeczkę pocić, nie? Mamy maksymalną moc daną. Dobrze, że nie jest mokro, bo by się zaczęły koła ślizgać. No, będziemy podjeżdżać 60-ką do góry. Ograniczenie prędkości do 80. No, dlatego mówię, ta trasa nie należy do łatwych tras, jeżeli chodzi o przejazdy towarowe. Jeżeli masz ciężki pociąg na haku i nie masz pędu z jazdy, tylko masz za niską prędkość, jeżeli chodzi o podjazd, no to może się zdarzyć tak, że zatrzymasz się w połowie. Ograniczenie do 90. AFB, czyli naszego tempomatu, nie mam co ustawiać. Będę zadowolony, jak tą 60-kę będziemy utrzymywać na tym podjeździe. Podjazd 2%, więc lokomotywa ma z czym walczyć. Nie zapominajmy o czuwaku. Nie chcemy, żebyśmy dostali nagłe hamowanie na podjeździe, bo wtedy tego pociągu nie ruszę. Prawdopodobnie w rzeczywistości lokomotywa miałaby problem z ruszeniem, ale na pewno dałaby radę. Ale w tym symulatorze chyba już bym nie ruszył. A przynajmniej byłoby mi bardzo ciężko. W zasadzie tempomat... Widzieliście, co się stało? Dodałem większej prędkości na tempomacie i lokomotywa automatycznie dobrała sobie więcej mocy, żeby tą prędkość osiągnąć, i zaczęły się ślizgać koła. To oznacza, że nie wolno majstrować przy tempomacie podczas podjazdu, bo się zaczynają ślizgać koła. Są w tej grze dwie lokomotywy Traxa, dwie 185. Jedna jest w barwach Deutsche Bahn, która była dostarczana na linii kolejowej z Finentropu do Hagen. Jest ta 185 w tym dodatku i przyznam, w porównaniu ta lokomotywa jest o wiele lepsza niż tamta. Jedyne w tej lokomotywie nie sprawdzałem, czy LZB działa. Bo w tamtym traksie, w tamtej 185, w czerwonych barwach, LZB nawet włączyć nie można. Jak widzieliście, tutaj musiałem nastawnik kierunku jazdy musiałem najpierw włożyć, dopiero go mogłem ustawić.
to jest jeszcze różnicą, ponieważ w tamtej lokomotywie to już jest włożone i tego ani nie można wyjąć, ani nic z tym zrobić. I oczywiście przednie światła, światła długie, które są tutaj niesamowicie dobrze zrobione. Jest to lokomotywa, ta lokomotywa z Raypool, którą praktycznie wykonuje wszystkie możliwe nocne przejazdy. Także przyznam, że ta lokomotywa świetnie im wyszła. Na początku byłem taki troszeczkę zniesmaczony, że nie dodali żadnej nowej lokomotywy do tego dodatku, tylko akurat władowali kolejną 185. To już jest w zasadzie trzecia 185, bo nie zapomnijmy, że jeszcze mamy lokomotywę w czarnych farbach MRCE. Ale tak jak mówię, ta lokomotywa najbardziej im się udała, najbardziej mi się podoba. Jedyne co to brzęczenie, co słychać w tle, to jest, no jest tej lokomotywy i to jest takie troszeczkę irytujące, ale jak się człowiek do tego już przyzwyczai, to idzie wytrzymać. Jest troszeczkę denerwujące w każdym razie. Bardzo mi się podoba, że ta linia kolejowa jest taka kręta, jest taka naprawdę urozmaicona. Do tego strome podjazdy, strome zjazdy. Naprawdę trzeba uważać na lokomotywę, jak ją się prowadzi. Jak się do tego ma jeszcze włączone systemy zabezpieczające typu czuwak i typu PZB, no to naprawdę jest... Poziom trudności jest dość wysoki. Ale ja uważam, że im wyższy poziom trudności w symulatorach kolejowych, tym większa zabawa podczas jazdy. My osiągnęliśmy 67 na godzinę. Spróbuję troszeczkę dodać mocy do 90, tak jak pokazuje nam moc maksymalna. Jak widać, ślizgają się koła. Zastanawiam się właśnie, czy dobrym pomysłem jest jazda z AFB. Zastanawiam się właśnie nad wyłączeniem AFB i chyba tak też zrobię. Włącznik od AFB znajduje się tutaj. Wyłączę, ustawię na 0. I tutaj na tych podjazdach będę dodawał mocy sam. Tam kawałek dalej, jeżeli będzie z górki, to będę mógł włączyć AFB ponownie, żeby ułatwiło mi trzymanie pociągu w maksymalnej prędkości. Akurat widać, że wyłączyłem AFB i się zrobiło z górki. Jak zawsze, beznadziejny czas, żeby włączyć. Przed nami ograniczenie do 100 km na godzinę. Stówy nie musimy potwierdzać w PZB. Potwierdzamy wszystkie inne ograniczenia prędkości mniejsze niż 100. No i co? I teraz muszę AFB znowu włączyć. Wajcha na maksa, ta na wyłączone AFB. Nie to? Tutaj, no. Włączamy. I ustawiamy na 95 na godzinę, żeby nas utrzymywało w prędkości. 100 na godzinę i tak nam wolno tutaj jechać ze względu na to, że są dość ostre zakręty. I z tego powodu nawet nie mamy co przyspieszać. Piękne wiosenne popołudnie, słońce nam towarzyszy, 17.51, czyli dzień chyli się końcowi, zachód słońca, pięknie to zrobione tutaj. Świetna pora na to, żeby przejechać się takim długim składem.
Uważam tą grę, ten dodatek naprawdę za udany. Chociaż Riza Dresden też nie był wcale zły. Też bardzo fajnie zrobiony jest tamten dodatek. Te dwa ostatnie niemieckie dodatki naprawdę im wyszły, muszę przyznać. Nie zapominajmy o czuwaku. Czuwak się co chwilę będzie przypominał, ze względu na to, że nie mam w nawyku co 30 sekund przyciskać pedału Sify. Sporo ludzi czeka na przystankach osobowych. Dość ruchliwa trasa, jeżeli chodzi o przejazdy pasażerskie. O, o wilku mowa, właśnie jedzie pociąg regionalny w stronę Chemnitz i zaraz tutaj zabierze pasażerów. Bardzo lubię patrzeć, jak nas tempomat utrzymuje w prędkości, jak dodaje sobie mocy i hamuje hamulcem dynamicznym. Pięknie zrobiony most, pięknie zrobiony wiadukt. Do tego lokomotywa Railpool z mega transportem samochodu. Naprawdę coś pięknego. Mamy lekko pod górkę. Jak widać na wyświetlaczu, na niebiesko lokomotywa dodaje sobie mocy. To jest tak zwany Zugkraft, siła pociągowa. Na żółto w drugą stronę, jak jest zaświecone, jest Bremsen albo Bremskraft, czyli siła hamowania. Ta technologia z tym tempomatem naprawdę jest świetnie rozwiązana. Lokomotywa sama na siebie uważa, sama na siebie, sama sobie mocy dodaje. Tyle, ile potrzebuje. W sumie to też z aspektów ekologicznych jest pozytywne, ponieważ lokomotywa zabiera sobie tyle mocy, ile potrzebuje, więc nie jest zużywany nadmiar energii oraz przy hamowaniu hamulcem dynamicznym to, co silniki wyprodukują, ta energia trafia z powrotem do trakcji elektrycznej. Więc to ma kilka pozytywnych zalet. Przejazdy kolejowe zabezpieczone. Przed nami ograniczenie prędkości do 100. W sumie to tutaj można byłoby wyłączyć. Nie potrzebujemy oświetlenia pulpitu. Jest wystarczająco jasno, żeby jechać. Muszę dodać ciut więcej mocy, bo widzę, że mi lokomotywa zwalnia znowu. Ale tak, żeby się znowu koła nie ślizgały. Muszę znaleźć ten punkt, w którym, ten maksymalny punkt, który rozpędza lokomotywę, ale nie powoduje poślizgu kół. W tym przypadku jest to pozycja 7, czyli około 70% siły. Taka ciekawostka, Tarander Rampę
tak jak się ten dodatek nazywa. W niemieckim sformułowaniu, jeżeli jest w nazwie rampa, oznacza to bardzo stromy podjazd i bardzo stromy zjazd. Tak samo jest jak jak w dodatku Mainz-Spessart rampę. Tam też jest taka rampa, tam też jest taki bardzo mocny podjazd i bardzo mocny, no, mocny może nie, ale taki dość stromawy zjazd. Podjazd jest najgorszy, ponad 2%, więc tam też mają pociągi z czym walczyć. Ale my tutaj jedziemy najpierw w stronę Drezna. Tam jest nasz punkt docelowy. Chwila koncentracji. W prawym górnym rogu pojawiło się ograniczenie do 90 i to jest jedna z tych pierwszych pułapek na tej trasie, jeżeli chodzi o systemy zabezpieczeń, ponieważ mając ograniczenie do 90, jeżeli potwierdzę w PZB, muszę wyhamować pociąg do 70, do prędkości kontrolnej. Ale tylko wtedy, jeżeli będzie wyzwolony magnes 1000 Hz. Jeżeli magnes 1000 Hz nie będzie wyzwolony, to mogę sobie pomału do tej 90 zwolnić. Tutaj jest kilka takich pułapek z prędkościami, które czekają na nas. Osiągnęliśmy właśnie połowę drogi. Z tyłu kolejna lokomotywa bez tekstury, bez farb, bez koloru. Od tego miejsca zaczynają się schody, jeżeli chodzi o poziom trudności. Tutaj będziemy mieli bardzo stromy zjazd i musimy bardzo mocno uważać na to, jak prowadzimy nasz pociąg. Ja się już tutaj przygotuję. Jak widać, ograniczenie prędkości już dochodzi do nas. Nie wyszło, nie jest zabezpieczone magnesem, czyli mogę się po prostu mogę zwolnić pomalutku hamulcem. Resztę utrzyma tempomat. Tak teraz zauważyłem, że... A tu jest jeszcze do 70. To należy potwierdzić i należy wyhamować. Jak widzicie, magnes 1000 Hz się zaświecił. To oznacza, tak jak mówiłem, że praktycznie od 10 do 70 w tych ograniczeniach prędkości magnes 1000 Hz będzie zawsze wyzwolony. Przepustnicę muszę wyłączyć i włączyć z powrotem, ponieważ miałem włączoną przepustnicę i użyłem hamulca, więc została wyłączona. W tym przypadku należy ją ustawić na pozycję 0 i z powrotem na moc. Prędkość kontrolna została osiągnięta, 70 km na godzinę, 70 mruga, pod spodem stoi Überwachung 70 na godzinę. Więc wszystko jest ok. Hamowania nagłego tym razem nie będzie. Kolejny wiadukt.
świetnie. Podobają mi się widoki na tej trasie. Tutaj na tym tutaj zaczynają się bardzo mocne zakręty i niedługo zacznie się też stromy zjazd. I nie będzie łatwo. Spory ruch pieszych. Czekają pewnie na pociąg regionalny. Nam nie wolno jechać szybciej niż 70. Jak widać, wszędzie są oznakowane strzałkami w górę przeszkody na torach. Co? A w zasadzie to nie jest taka ważna informacja dla nas, tylko dla personelu, który odśnieża. Zazwyczaj za przeszkodą powinna być taka sama strzałka, która jest w górę, powinna być w dół skierowana, w pozycji V. My minęliśmy znak 90 na godzinę, zaraz będzie podniesienie prędkości. Będziemy mogli ciut lepiej się rozpędzić. Prędkość na 90 już wskoczyła. Podnieśmy prędkość w AFB, czyli w tempomacie. I pociąg sam się rozpędzi do danej prędkości. Spróbuję dać troszeczkę więcej mocy, zobaczyć czy aby na pewno koła się nie będą ślizgać jak podjeżdżamy pod górkę. 90% przepustnicy jest za dużo, zostawimy około 80%. Przejazd mamy podany. Tarcza ostrzegawcza świeci się na zielono. Droga wolna. Niedługo będą nowiutkie samochody dostarczone do salonów i do osób, które je zakupiły. Na pewno później będzie puszczony pociąg z w tym momencie jedziemy do Drezna, będzie stamtąd wypuszczony do Riesen, do Riza z poprzedniego add-onu, z poprzedniego DLC i stamtąd albo będzie puszczony przez Lipsk i do Berlina, co jest najprawdopodobniej tak będzie. Albo będzie jakoś bocznymi torami puszczony w stronę Berlina. Ale w zasadzie główną linią kolejową z Drezna, z Riesen jest przez Lipsk. Zatrąbmy, bo widzę, że tutaj ludzie chodzą cały czas poza linią obowiązującą, poza linią bezpieczeństwa, że tak powiem. Jednak ciężki skład towarowy, no to może stwarzać problemy, a nie chcemy, żeby pasażerowie ucierpieli na tym. Prędkość widzę, że się zwiększyła.
więc my też możemy lekko przyspieszyć. Przyspieszmy do 95. Na 95 ustawiłem tempomat. A resztę utrzyma nas samo się utrzyma. Punkt kontrolny za 12 km. Do samego Drezna też już dużo nie zostało. Bardzo przyjemna trasa. Jako, że jest tak urozmaicona poprzez dużą ilość zakrętów, podjazdy, zjazdy, wiadukty, tunele. Więc nawet taka duża odległość jak z Chemnitz do Drezna dość szybko leci podczas grania. Ale tak jak już mówiłem, jedyne co cały czas mnie drażni to brzęczenie. Tak jak niekiedy jarzeniówki brzęczą. Tego też nigdy w szkole nie lubiłem. Jak brzęczenie jarzeniówek. Katastrofa. Kolejny wiadukt. Których na tej drodze jest bardzo dużo. Tutaj taka mała lista ze wskazówkami wisi. Jest to napisane, jak się lokomotywę resetuje. Jak się radio ustawia, jak się włącza. Taka mała lista zadań stworzona przez firmę RailPool. Wisi w zasadzie tylko dlatego, ponieważ są to lokomotywy do leasingu. To są lokomotywy, które się wynajmuje. Jeszcze kiedyś muszę sobie napisać na kartce, zrobić sobie taki ręczny rozkład jazdy i napisać, na którym kilometrze jaki przystanek osobowy się znajduje, jaka stacja. Wtedy też będzie co opowiadać. Mam ten dodatek wprawdzie od samego wydania, ale jeszcze nie zrobiłem sobie rozkładu jazdy. Nadchodzi ostrzeżenie o zmianie prędkości do 80. Pozwolimy, żeby pociąg sobie sam dynamicznie wyhamował. Ustawimy AFB na 75 km. Ale widzę, że tutaj z tym będą problemy, bo mamy 2,4% zjazd, więc tutaj muszę użyć hamulca dynamicznego i jeszcze nie zwalniamy. Teraz dopiero. O, przepraszam, nie hamulca dynamicznego, tylko hamulca głównego, hamulca pneumatycznego. Miałem na myśli i chciałem powiedzieć, że hamulec dynamiczny tutaj sam z siebie nie da rady, ponieważ jest zjazd za stromy. Czyżby kawa przestała działać? Kto wie? Zaczyna mi się język plączeć.
plątać, sami widzicie. Przepustnica się wyłączyła, muszę ją znowu ustawić na zero i włączyć z powrotem. Chociaż mogę ją tutaj w zasadzie na zero zostawić, ze względu na to, że mamy zjazd. I to wcale nie mały. 2,4% muszę tutaj koniecznie pneumatycznym hamulcem, hamulcem głównym hamować. I tutaj jest właśnie ta górka, pod którą jest bardzo ciężko podjechać w drugą stronę. I z którą właśnie w drugą stronę najwięcej pociągów ma problemy. Bynajmniej jeżeli chodzi o pogodę, gdzie tory są albo mokre, albo oblodzone. Ograniczenie prędkości do 90, które minęliśmy właśnie. Czyli za chwilę będziemy mogli się ciutkę rozpędzić. Chociaż nie za dużo, bo inaczej będą problemy. Mogę hamulec już wyluzować. Mamy, nie mamy żadnego spadku. Dodać ciut mocy. Naprawdę świetny widok. Bardzo kręta i bardzo stroma jazda. Przed nami ograniczenie prędkości do 70, jest zaminowane magnesem. Należy potwierdzić i należy jak najszybciej wyhamować pociąg. Ponieważ muszę w pewnym czasie, mam małe okienko czasowe, w którym muszę osiągnąć prędkość kontrolną 70 na godzinę. Jeżeli tego nie zrobię, będę miał nagłe hamowanie. No, osiągnę? Osiągnąłem. Dobra. W zasadzie nie odpuszczę, nie wyluzuję całkiem hamulca, bo będzie mnie ciągło w dół. ...70 na godzinę. Tak sobie też AFB ustawimy. Nawet mogę o 5 km zmniejszyć. Do 70 wyhamowaliśmy, więc jest wszystko ok. Właśnie minęła nas jednostka trakcyjna numeru, no niestety nie pamiętam, przepraszam. Ale to jest jedyna jednostka trakcyjna, która po tej linii może jechać o wiele szybciej, ze względu na to, że ma wbudowaną mechanikę pochylania się. Mechanika pochylania się jest używana w pociągach, żeby z większą prędkością mogły pokonywać zakręty. My niestety takiej technologii nie mamy na pokładzie. Nasz Trax nie nadaje się do szybszej jazdy. Zobaczcie reflektory. To są dopiero dobre światła. Takie oświetlenie powinno być w każdej lokomotywie. Niesamowicie kręta ta linia.
i cały czas towarzyszy nam zjazd o nachyleniu od 2,4% do 2,6%. 90. Zug beeinflussung. Potwierdzimy dla pewności. Jedziemy trochę za szybko. Muszę znowu użyć hamulca zwykłego, hamulca głównego. No na tym zjeździe tutaj jest pociąg dość naprawdę ciężko utrzymać w takiej prędkości jak powinien. Ale właśnie przez to uważam, że ta linia kolejowa jest bardzo interesująca. Bardzo fajna w jeździe. Uwielbiam wyzwania. I jeszcze do tego, jak się fajnym pociągiem prowadzi i jedzie. No to o wiele większa radość z prowadzenia. Do 90 możemy jechać. Ja AFB tym razem ustawię na 80. Przed nami ograniczenie prędkości do 60. Należy potwierdzić w PZB. Zug beeinflussung. I hamować. Muszę wyhamować najpierw do prędkości kontrolnej 70 na godzinę, a potem do 60. 70 już osiągnęliśmy, czyli nie będzie nagłego hamowania. I tu już mamy 60. W międzyczasie ustawimy AFB na odpowiednią prędkość. Tutaj mamy punkt kontrolny. Przed nami semafor na stój, o czym mówi nam ta tarcza. Nie, to jest w zasadzie semafor, który mówi, że następny semafor na stój. Muszę potwierdzić. I bardzo pomału jechać. Tutaj w tym rozwiązaniu było tak, że nie stała tarcza ostrzegawcza mówiąca o tym, że semafor jest na stój, tylko ten semafor mówił, że następny świeci się na czerwono. Muszę zacząć hamować ze względu na to, że magnesu 500 Hz, który leży 200 metrów przed semaforem, nie wolno mi przejechać szybciej niż 25 na godzinę. Właśnie uwolniła się blokada drzwi, co świadczy o tym, że te lokomotywy również są wykorzystywane w przejazdach pasażerskich. Ok, już między drzewami widzę, jak się przebija zielone światło semafora, czyli przejazd został nam podany, ale tak dla pewności rozpędzę się dopiero, jeżeli będę mógł stwierdzić w 100%, że przejazd jest podany. Semafor świeci się na zielono, więc możemy się rozpędzić. Po czym odróżnić ten semafor od tarczy ostrzegawczej? Semafor ma biało-czerwony pasek i najczęściej jeszcze żółtą strzałkę pod spodem, a tarcza ostrzegawcza ma tylko znak tarczy ostrzegawczej. Biały prostokątny znak z czarną obwódką i czarnym krzyżem w środku. Semafory mają zawsze znaki na sobie. Jest to albo biało-czerwony pasek, biało-żółty albo biało-czarny.
Są to trzy kolory na semaforach, które mówią, każdy z tych znaków mówi nam o tym, w jaki sposób możemy ten semafor przejechać w razie awarii, jeżeli semafor by był wyłączony, i w razie awarii, czy w razie wyłączenia semafora, w jaki sposób wolno nam przejechać. Tam są przepisy do tego, czy można za zgodą dyżurnego, czy trzeba mieć rozkaz pisemny, czy można po prostu tak przejechać na widok z prędkością bodajże 20 na godzinę, jakoś tak. Musiałbym się jeszcze dokładniej dowiedzieć, dokładniej poinformować. Mógłbym wam ciut więcej o tym opowiedzieć, ale mniej więcej te znaki na semaforach oznaczają, w jaki sposób można go przejechać podczas awarii. My możemy się do 100 rozpędzić. Tak też zrobimy. Ustawię tempomat na 95. Nasz cel, nasz punkt docelowy za niespełna 10 km. I stamtąd pociąg sobie pojedzie w stronę Berlina. Tutaj po prawej stronie taka ciekawostka. Tu lecą tory od kolei wąskotorowej. Jak widać, tu jest szerszy rozstaw szyn niż tutaj. Co bardzo, bardzo mi się to podoba tutaj, że takie rzeczy, takie szczegóły są tutaj na tej linii kolejowej wbudowane. Wąskotorówka biegnie tutaj, przejeżdża pod naszym torowiskiem i tutaj jest bocznica od kolei wąskotorowej. Tu stoją wagony, a lokomotywy niestety nie znalazłem, a szkoda. Także tutaj w tym miejscu zbiegają się dwie linie kolejowe, linia kolejowa zwykła, którą my jedziemy, i linia wąskotorowa. Bardzo fajny szczegół w tym symulatorze. My już najgorszy spadek, w zasadzie tą Tarander rampę już żeśmy minęli. Już w tym momencie są w zasadzie jeszcze spadki, ale już nie tak silne. Około 1% idzie, pociąg się sam utrzyma w prędkości. Także tutaj jazda z AFB jest jak najbardziej wskazana. Ograniczenie prędkości do 110. Znak stał dość nisko, praktycznie przy samej ziemi. Także trzeba bardzo uważać, w którym miejscu znak stoi. Stoją znaki najczęściej po prawej stronie, ale również zdarzały się przypadki, że znak o ograniczeniu prędkości znajduje się na tarczy ostrzegawczej, która leci nad torami. Przed nami kolejne ograniczenie prędkości, tym razem do 100. My jedziemy aktualnie 99, więc trzymamy się w prędkości. Nie musimy nic robić, nie musimy reagować. Pociąg sam siebie utrzymuje w prędkości maksymalnej. To na godzinę, nie szybciej, nie wolniej. Widzę, że tą mapę lekko przycina. Wiem, że poprawiła się wydajność tej gry. Te starsze mapy przycinają się ciut rzadziej, ale ta mapa, jako że jest tak detalicznie zrobiona, widzę, że jednak się jeszcze troszeczkę przycina.
ale tak szczerze mówiąc, nie przeszkadza mi to zbytnio. Jakby mi się naprawdę zacinało, miałbym lagi, które trwałyby kilka sekund, gdzie miałbym stop klatkę, czy nie wiem. Wtedy by mi naprawdę dokuczało, ale takie lekkie przycięcie jest jeszcze ok. Ograniczenie prędkości do 70. Potwierdzamy w PZB. Staramy się wyhamować do prędkości kontrolnej do 70 na godzinę. Z 90 do 70 ze zjazdu może być dość trudno. Mam nadzieję, że nie dostaniemy. Nie dostaniemy. Pięknie. Wyhamowaliśmy w odpowiednim czasie do odpowiedniej prędkości. Jeżeli bym tam nie wyhamował w tym okienku czasowym, co powinienem, do 70, waliłoby od razu nagłe hamowanie. Musicie się sobie jeszcze tak to wyobrazić, że ja w tym momencie jadę na ustawieniach w PZB 70. Jeżeli bym jechał w ustawieniach w PZB na 55, to musiałbym do 55 wyhamować. Co byłoby w zasadzie niemożliwe. Nie mógłbym jechać 100 na godzinę. Mógłbym maksymalnie 80 albo 90 jechać. Także im niższe ustawienie w PZB, tym wyższy poziom trudności w jeździe. 2,6 km. Do końca przejazdu. Tarcza ostrzegawcza mruga na pomarańczowo, co nam mówi o zmianie prędkości do 40 i następny semafor na stój. Nie potwierdziłem, ok. Widzicie? Błąd zrobiłem. Była zmiana prędkości na tarczy ostrzegawczej. Tarcza ostrzegawcza mrugała na pomarańczowo, co należy potwierdzić. Ja tego w tym momencie nie zrobiłem i od razu mi walnęło po hamulcach. Z nagłego hamowania uwalniamy się środkowym guzikiem LZB. Jeszcze w międzyczasie walnęło nam SIFę, bo nie przyciskałem SIFy podczas hamowania, ale to nie szkodzi. Musimy niestety czekać na to, aż hamulcy się wyluzują. Będziemy mogli jechać wtedy dalej. Ja sobie tempomat już na 40 na godzinę ustawię, tak jak nam semafor o tym mówił. Strzałka do 10 barów już dochodzi. I zaraz ta strzałka powinna spadać i luzować na hamulce. Tu był guzik do luzowania hamulca. Działa? Nie. Wyłączmy AFB, bo go już na pewno nie będę potrzebował. Miałem ustawić go na 40 i miałem nim dalej jechać, ale wyluzuję go, żebym widział, że hamulce są na tyle wyluzowane, że mogę składem ruszyć. Hamulec się nie wyluzował do końca, nie wiem dlaczego. Czyżby mały błąd w grze? Czekajcie. Powinien się wyluzować do zera. Czemu się nie luzuje? AFB jest wyłączone, więc to nie może być problemem AFB.
AFB, AFB, AFB. Teraz po włączeniu AFB wyluzowało mi skład. Nie rozumiem. Jest to dość częsty błąd, jeżeli dostaje się nagłe hamowanie. Po nagłym hamowaniu niestety hamulce się nie luzują do końca. Miałem już taki błąd na 187 i 185 też jest tym problemem skażona. Teraz powinniśmy jakoś w miarę ruszyć. Chociaż nie wiem, dlaczego pociąg ma takie problemy, żeby ruszyć, skoro mamy z górki. Ja rozumiem, że skład jest dość długi. No ale bez przesady. Pomału się toczymy, z tego co widzę. Indykatory hamulca są na zielono, czyli hamulce są wszystkie spuszczone. Jak widać, pomału się toczymy, ale no i z jazdy to tak nie ma zbytnio. PZB i SIFE zostawię już wyłączone na te 2 km. Także i tak daliśmy radę całą drogę przejechać praktycznie bez żadnych komplikacji. Ale chwila nieuwagi i od razu nagłe hamowanie. I właśnie po to są te systemy zabezpieczające w lokomotywach. Nawet jeżeli maszynista jedzie i się zapomni, zagapi, nie wiem, nie zauważy zmiany prędkości, pociąg zauważa, że maszynista nie reaguje i od razu wali hamowanie. Lepiej pociąg wyhamować, niż jeżeli miałby na ślepo jechać do przodu. Dobra. Tarcza ostrzegawcza powtarzająca również mruga na żółto. Czyli od następnego 40 i potem od kolejnego stój. AFB mam włączone, więc szybciej niż 40 nie rozpędzę się. Na semaforze wjazdowym dwa światełka pomarańczowe, co oznacza przejazd 40 na godzinę i następny semafor na stój. I tu jak widzicie strzałka w dół i czerwono-biała tablica mówiąca o tym, że to jest semafor. Dobrze, moi mili. Ja się pomału z wami żegnam. Dziękuję serdecznie za uwagę. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Jeżeli filmik wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Zapraszam do komentowania, podzielcie się chętnie ze mną waszymi opiniami i waszymi przygodami w symulatorach kolejowych. Zapraszam również do zasubskrybowania mojego kanału co najmniej raz w tygodniu. Jeżeli znajdę więcej czasu, to nawet dwa razy w tygodniu pojawiają się filmiki o tematyce symulatorów kolejowych. Zapraszam do komentowania. Każdy komentarz jest przeze mnie czytany i w miarę możliwości na każdy komentarz też odpowiadam. My tu możemy już pomału wyhamowywać. Do zatrzymania zostało nam 300 metrów. Türfreigabe. Türfreigabe. Türfreigabe.
blokada drzwi została zwolniona, no ale my jej raczej nie potrzebujemy. Ale tak w razie, jeżeli by jechać tą lokomotywą z wagonami pasażerskimi. Tutaj musimy uważać, bo tutaj też jest taka kolejna pułapka. Ten semafor karzełkowy nie jest semaforem manewrowym, tylko to jest semafor główny, wyjazdowy z tego toru. I jeżeli byśmy go przejechali, wali od razu nagłe hamowanie. To jest semafor główny, po czym widać biało-czerwona tablica i żółta strzałka w dół. Nie wolno nam go przejechać, to nie jest tarcza manewrowa, tylko to jest faktycznie semafor. Ja się z wami żegnam, dziękuję serdecznie za uwagę i widzimy się następnym razem. Trzymajcie się!